Cześć, nazywam się Ania Lewandowska i witam Was na kanale Nauka to Lubię. Wraz z Tomkiem Rożkiem stworzyliśmy akcję Sport to Lubię, by zachęcić dzieci i rodziców do regularnej aktywności fizycznej i spędzania razem czasu w wartościowy sposób. Na co dzień otrzymuję wiele pytań od dziennikarzy i osób zainteresowanych sportem. Dzisiaj odpowiem za to na pytania od dzieci. Jako mama wiem, że bywają one najbardziej zaskakujące i często zabawne. Sprawdźmy, o co zapytały. Jaki jest Twój ulubiony deser? Oczywiście mowa o tych zdrowych, czyli na przykład ciasto niczym Snickers w zdrowej wersji. Czy karate to bolesny sport? To zależy. Miałam złamany 4 razy nos, raz szczękę i wszystkie palce, ale aż tak nie boli. Kto jest Pani sportowym bohaterem? Moim bohaterem zawsze byli zawodnicy karate, a przede wszystkim mój trener Jerzy Szczęchor. No a później zaczęła się piłka nożna, więc możecie zgadnąć, kto jest moim bohaterem. Kim chciałabyś być w dzieciństwie i co się wydarzyło, że zostałaś sportowcem? Chciałam być operatorem filmowym, natomiast tak zmieniła się moja ścieżka, że wylądowałam na studiach wychowania fizycznego, a przedtem zaczęłam trenować karate i zostałam zawodniczką reprezentacji Polski. Dlaczego podczas pojedynku karate tak głośno się krzyczy? Aby wydobyć z siebie emocje i siłę, która jest tworzona z tak zwanej przepony, poprzez wydech i wtedy cios jest mocniejszy. O czym myślisz po skończonym treningu? Kiedy będzie następny? Czy sport może się znudzić? Nigdy, jeżeli to będzie Twoja pasja i pokochasz sport, a będzie to też Twoim nawykiem, na pewno nie może się znudzić. Jaką supermoc chciałabyś mieć, by być jeszcze lepszym sportowcem? Być bardziej rozciągniętą, flexibility i najlepiej latać z miejsca do miejsca, żeby mieć więcej czasu. Jak reagują Twoje zwierzęta domowe, gdy ćwiczysz w domu? Bella jest przyzwyczajona, często jest ze mną na siłowni, nasz piesek, natomiast często szczeka. Jak zacząć ćwiczyć podczas, gdy ciężko jest wstać z łóżka? Przede wszystkim rozciągnij swój kręgosłup, otwórz klatkę piersiową, oddychaj i postaraj się zrobić chociaż malutką aktywność fizyczną od samego rana, żeby pobudzić swój organizm. Czy chciałaby Pani zagrać w filmie? Jeśli tak, to jakim? Kiedyś chciałam być operatorem filmowym, czyli być po drugiej stronie kamery. Czy bym chciała zagrać w filmie? To zależy od propozycji. Ile zrobi Pani najwięcej pompek? To zależy. Jeżeli moje ciało jest wypoczęte, mogę zrobić dużo, nawet 100. Kiedy jestem zmęczona, słucham swojego organizmu i wtedy odpuszczam. Jaką radę byś dała komuś, kto bardzo chce być sportowcem, ale nie jest jeszcze w tym całkiem dobry? Przede wszystkim, żeby się nigdy nie poddawać, żeby trenować i próbować, żeby się nie zniechęcać i żeby zawsze widzieć w tym radość i pasję. Czy lepiej jest ćwiczyć rano czy wieczorem? To zależy. Najlepiej ćwiczyć rano, jeżeli zjemy dobre, pożywne śniadanie. Natomiast też dobrze poruszać się wieczorem, ale na 2-3 godziny przed snem. I pamiętajcie o dobrym posiłku. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania i zachęcam Was do wejścia na stronę www.sportolubie.pl, gdzie razem z Tomkiem Rożkiem staramy się rozkochać Was w ruchu i zachęcić do wspólnych, rodzinnych aktywności.